Hej, 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 ja jestem Ondar i witajcie bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie z FNAF-a Security Breach. Jak pewnie zdążyliście już zauważyć z moich poprzednich materiałów na temat tej gry, jest ona obfita w rozmaite sekrety, którymi chciałbym się zająć, a dzisiaj zrobimy właśnie coś podobnego, bowiem w tym materiale zajmiemy się rodzinką Aftonów, a także rozmaitymi do niej nawiązaniami, które znajdują się na przestrzeni gry. A zaręczam, że to jest naprawdę mega ciekawa sprawa. Moi drodzy, nim zaczniemy, strzel koniecznie kciuka w górę pod tym filmem oraz suba tam na dole. Tymczasem, moi drodzy, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść wzmiankom do rodzinki Aftonów, które obecne są we FNAF-ie Security Breach. Zdaje się, że od FNAF-a 4 wątek pana Williama Aftona, a także jego szczęśliwej rodzinki wyniósł się niejako na pierwszy plan z pominięciem chyba dwóch ostatnich części, a Security Breach z pewnością. W czwartej części mamy totalną rodzinkę. Poznajemy syna, którym gramy przez cały czas, także jego braciszka Michaela. Gdzieniegdzie pokazuje się też ojciec, którego znamy z poprzedniej części, jednak z zupełnie innej perspektywy. A w Sister Location poznajemy córkę, Elizabeth. Natomiast w FFPS-ie mamy zakończenie nie tylko rodzinnej intrygi, lecz także w zasadzie całej dotychczasowej serii FNAF-a. Chociaż to zakończenie wiadomo jakie było. Zmierzam w każdym razie do tego, że wątek rodzinki Aftonów od 2015 roku to jeden z głównych tematów, jakie podejmowała seria Five Nights at Freddy's. Jednak nic nie może trwać wiecznie, a najnowsza odsłona serii, czyli Five Nights at Freddy's Security Breach, nie podejmuje tego tematu aż tak mocno. Jednak w pewnych miejscach, szczególnie w pewnym całkiem schludnym pokoiku ze stołem, nawiązuje do niego mega, mega silnie. A dlaczego? Otóż w Mega Pizza Place znajduje się pewien pokój. Z reguły w takich miejscach pokoi i rozmaitych pomieszczeń jest wiele, niemniej ten jeden jest szczególny, bowiem wypełniony jest staffbotami. Ale nie takimi zwykłymi staffbotami, bowiem te spośród wszystkich, które spotykamy na przestrzeni gry, wyróżniają się totalnie. Jest ich piątka, a każdy z nich odzwierciedla pewną postać z mitologii FNAF-a, którą znamy już bardzo dobrze. Przypatrzcie się temu tylko, a za chwilę przejdziemy dalej. Z całą pewnością wyczuliście to nawiązanie. Każdy staffbot obecny w tym miejscu prezentuje jednego członka rodziny Aftonów. Ogólnie oni wszyscy prezentują właśnie calutką rodzinkę Aftonów. Od najmłodszego, płaczącego dziecka, po nawet samą żonę Williama Aftona. I to jest ciekawy wątek, niemniej za chwilę go rozwinę. Zatem zacznijmy od najmłodszego obecnego przy stole. Płaczące dziecko z FNAF-a 4. Tak jest, jest ono przedstawione przez staffbota nieposiadającego głowy i jest to bardzo mocne nawiązanie do finału FNAF-a 4, co? Do sceny, kiedy Michael ze swoim gangiem wsadzają młodego do paszczy Fredbera, która miażdży mu głowę. Ugryzienie w 1983. A skoro już o Michaelu mowa, naprzeciwko wspomnianego robota siedzi kolejny, na którego głowie znajduje się czapka, a sam ubrany jest jakby w strój roboczy, który mocno kojarzy mi się ze strojem ochroniarskim dla człowieka pracującego przez lata w pizzerii jako stróż nocny. Tak jest, jest to Michael Afton. Kolejny staffbot siedzący na lewo od Mike'a to odwołanie do Baby, bo on dokładnie wygląda jak Baby z FNAF Sister Location. A jak wiemy, Baby to Elizabeth. Elizabeth Afton, córka Williama Aftona, kolejny członek tej przemiłej rodzinki. Zaraz obok niej, po środku, siedzi pani Afton, jej matka i także żona Williama Aftona. I to jest bardzo ciekawy case, bowiem jeżeli spojrzymy na nią trochę dokładniej, zauważymy bardzo silne podobieństwo względem Balory z FNAF Sister Location. Jeżeli dobrze pamiętacie, jakiś czas temu po internecie krążyła teoria zakładająca, iż Balora jest w rzeczywistości manifestacją żony Williama, która od niego odeszła, która zostawiła go. Ten wówczas ze względu na smutek, a także tęsknotę wywołaną odejściem od niego małżonki, stworzył Balorę na jej wzór. Zatem jeżeli ten obrazek ma swoje drugie dno, to z całą pewnością nawiązuje do tej teorii i możliwie ją potwierdza, bowiem tutejsza pani Afton wygląda praktycznie identycznie jak Balora. Myślę, że tamtą teorię można potwierdzić, aczkolwiek to tylko moje zdanie, nie musicie się z nim zgadzać. A tuż obok pani Afton znajduje się jej mąż. Pan Afton, William Afton. Odziany w elegancki strój, a na jego głowie znalazł się cylinder.
Jest to naprawdę ciekawy obraz, a jednocześnie jak bardzo mroczny. Innym z kolei wartym uwagi detalem jest prezent znajdujący się na stole. Tam bowiem znajduje się plakat z Fredbearem nawiązujący do restauracji Fredbear's Family Diner, gdzie wszyscy wiemy, co się wydarzyło. I teraz przejdźmy do kwestii, skąd to się tu wzięło i czy ma to jakieś głębsze znaczenie. Z całą pewnością jest to easter egg. Jednak, czy taki zwyczajny? Czy nie miał on jakiegoś drugiego dna w sobie? Ponieważ równie dobrze mógłby to być przecież chory fetysz Williama Aftona z nawiązywaniem do swojej rodzinki, gdzie tylko się da. Bo przecież ktoś musiał to tutaj zostawić, a jeżeli nie Afton, to z pewnością ktoś pod jego wpływem. Bo umówmy się, zwykły człowiek nie zrobiłby czegoś takiego, no chyba, że byłby jakimś jego maniakalnym wyznawcą. Jednak jeżeli już podejmujemy ten temat i zakładamy, że cały obraz ma jakieś swoje drugie dno i ktoś faktycznie tutaj to zostawił i był kontrolowany przez Williama, to z pewnością była to Vanessa / Venny. I co do jej historii, William Afton także bardzo mocno nawiązywał. W chwili, kiedy dowiadujemy się, iż domniemany ojciec Vanessy miał na imię Bill. A jak dowiadujemy się też później, cała ta historia była jedynie insynuacją, jak zakładałem w poprzednim filmie, wymyśloną przez Williama Aftona na potrzeby krycia samego siebie. Chociaż to dość dziwne, Bill jest zdrobnieniem od imienia William. Przykład William Gates, znany także jako Bill Gates. Fetysz Williama Aftona do nawiązywania do samego siebie, a także swojej rodziny, jest wobec tego całkiem olbrzymi. Zatem wobec tego uważam, że to on jest odpowiedzialny za tą scenę, bo wpłynął prawdopodobnie na Vanessę / Venny w taki sposób, że te poustawiały to w takim układzie. A jednocześnie z całą pewnością istnieje dużo więcej nawiązań na przestrzeni tej produkcji do właśnie rodziny Williama, tylko że póki co niczego takiego ani ja, ani inni gracze nie znaleźli. Wobec tego to wszystko każe mi mówić, że William Afton mimo wszystko nie zapomniał i cały czas sentymentalnie odnosi się do historii swojej rodziny. I generalnie myślę, że to wszystko z analizy tego małego easter egga. Generalnie przepraszam, że ten film był taki króciutki, że nie skusiłem się na coś więcej, aktualna sytuacja zdrowotna mi na to nie pozwala. Jakieś szersze, większe filmy wrócą za jakieś 2-3 tygodnie, w razie czego wszystkim napisałem wam na kartce społeczność, nie chcę się teraz powtarzać. Mam całkiem sporo pomysłów na kolejne filmy, część z nich wykracza poza FNAF'a Security Breach, więc napiszcie w komentarzach, czy chcecie dalej tą serię, bo już zrobiłem na jej temat całkiem sporo filmów i w zasadzie już za moment minie miesiąc, od kiedy pojawiają się filmy tylko i wyłącznie z FNAF'a, więc może chcecie jakiegoś urozmaicenia, bo tak, FNAF Security Breach jest świetną grą i bardzo lubię tworzyć na jego temat filmy, niemniej może chcecie coś innego tak od czasu do czasu. Dajcie znać w komentarzach na dole, tymczasem moi drodzy, ja się będę żegnał, bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jeśli się spodobał, to pamiętaj o kciuku w górę, także subie na kanale, jesteś tutaj nowy. Generalnie tak sobie teraz stwierdziłem, 19 kwietnia mam urodzinki, więc może fajnie byłoby dobić 150 koła do tej chwili, może się nam uda. Ewentualnie jak najmocniej zbliżyć się do tej liczby, byłoby bardzo fajnie. Tymczasem ja zapraszam jeszcze do mojego Instagrama, Discorda, całą resztę, wszystkie linki macie w opisie. No i cóż, to już tyle w dzisiejszym filmie, do zobaczenia wkrótce. Mówi do was Mondar, trzymajcie się ciepło, do kolejnych materiałów, miłego dnia wam wszystkim, cześć!